Od 2 lat śmiałkowie z całej Polski przyjeżdżają właśnie tutaj, nad Dolinę Białej Nidy, by zmierzyć się z prawami natury oraz samym sobą. W tym roku projekt Nida odbędzie się po raz 3. Szesnaście osób zmierzy się w walce o przetrwanie w tych trudnych nadniedziańskich warunkach, gdzie będą zdani tylko na siebie. Uczestnicy będą musieli samodzielnie zbudować sobie schronienie, które będzie ich domem przez 2 tygodnie. Będą musieli częściowo zdobyć pożywienie, a także zmierzą się w konkurencjach, dzięki którym zapewnią sobie pozostanie w grze. Na zawodników czeka ponad 20 nowych zadań, nieoczekiwane zwroty akcji, a także nagrody. Zwycięzca otrzyma tytuł ostatniego ocalałego oraz 500 zł w gotówce. Puszcza Wygnańców już w lipcu.